Nauczyciele to taka grupa zawodowa, która cały czas jest skupiona na rozwoju innych, wspiera uczniów w uwalnianiu ich potencjału. Nauczyciel to taki człowiek, który nie doje, jedną kawę będzie pił cały dzień, który nie zdąży iść do toalety, ale podstawę programową zrealizuje. Skąd o tym wiem? Nazywam się Katarzyna Skolimowska, z zawodu jestem nauczycielem, obecnie prowadzę firmę edukacyjną Pit Edukacja i moim celem na rok 2019 jest wspieranie nauczycieli w tym, aby skupili się na swoim rozwoju i na tym, aby zadbać o siebie. Jaki mam plan, aby to zrealizować? Mianowicie, rzucam wyzwanie wszystkim nauczycielom w Polsce, mam nadzieję, że będzie ich coraz więcej, którzy wezmą udział w wyzwaniu Fit Welfare. Jak będzie wyglądało wyzwanie, już tłumaczę. Ja sobie tutaj zanotowałam wszystko, żeby o niczym nie zapomnieć. Mianowicie tak, w wyzwaniu chodzi o to, że trwa ono cały rok. Rozpoczynamy go 1 stycznia 2019 i trwa do końca roku. Wybierasz swoją ulubioną aktywność fizyczną, może być ich kilka. Minimum 4 razy w tygodniu będziesz się nią zajmował, ponieważ będziemy pracować nad nawykiem i na tym, żeby robić coś systematycznie. I są 4 etapy wyzwania. Etap pierwszy, styczeń-marzec, każdy trening musi trwać minimum 20 minut. Każdy trening 4 razy w tygodniu. Etap drugi, kwiecień-czerwiec, 30 minut każdy trening. Etap lipiec-wrzesień, 45 minut. I etap październik-grudzień, 60 minut. O tym, jakie są korzyści z tego, że będziemy się skupiać na aktywności fizycznej, myślę, że nikomu nie muszę tłumaczyć. Aspekt taki fizyczny to w ogóle zostawiamy tak w najdalszym planie. Przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby mieć czas dla siebie, na tym, żeby robić coś więcej i coś przede wszystkim poza pracą. Co jeszcze będziesz potrzebował? Mianowicie zakładasz zeszyt swoich osiągnięć. Codziennie zapisujesz w nim swoje sukcesy takie wyzwaniowe, czyli to może być naprawdę zeszyt duży, takie A4 gruby, przez cały rok. Co tydzień w piątek na grupie nauczycieli Pit Edukacja Narzędzia Nauczyciela, którą podam w opisie filmu, będziesz odpowiadał pod postem właśnie tym dotyczącym wyzwania na to, co tam przygotujemy w pytaniach, a przede wszystkim chodzi o to, żeby każdy zapisywał ilość treningów, co się trenował i jaki czas. Do kolejnego etapu będą przechodzili tylko ci, którzy wykonali maksimum i po każdym etapie będzie podsumowanie. Jak się domyślacie, nie jest to taki totalnie oryginalny mój pomysł. Ja sobie go tak troszeczkę zainspirowałam się tym wyzwaniem, które przygotowała Kamila Rodnicka i które już bardzo wiele lat kontynuuje i bardzo wiele osób w nim bierze udział. Polega on na bieganiu. Ja troszeczkę to zamodyfikowałam po to, żeby właśnie każdy miał możliwość wykonywania takiej aktywności fizycznej, którą lubi i która też jest trochę dostosowana do warunków pogodowych. Mam nadzieję, że grono nauczycieli będzie ogromne, tych, którzy to wyzwanie podejmą. Dodam jeszcze, że w zeszycie, tym, który będziemy zakładać do wyzwania, proponuję, aby wklejać sobie zdjęcia i opis kondycji i takiego postrzegania siebie przed każdym etapem i po każdym etapie. Zdjęcie dowolne, tu nie chodzi mi o to, żeby się, nie wiem, mierzyć, ważyć i tak dalej, tylko przez ten cały rok tak naprawdę zbudujemy nowy obraz siebie i swoich możliwości i fajnie byłoby wrócić do tego, żeby patrzeć i czytać swoje refleksje na temat siebie. Czyli w sumie będzie 8 zdjęć i 8 takich opisów tego, co się w nas zmieniło. Tak jak już powiedziałam, wyzwanie trwa od wtorku, od 1 stycznia do ostatniego dnia roku i w styczniu w 2020 roku zorganizujemy sobie takie spotkanie Fit Belfrów i będziemy celebrować. Może jakimś wspólnym treningiem, zobaczymy, co się wydarzy. I teraz ważna kwestia, gdzie można się zapisać na wyzwanie. Mianowicie w dwóch miejscach. Pod wpisem blogowym, który też będzie podlinkowany do filmu, lub tutaj na YouTubie w komentarzu. To są dwa miejsca, w których można się zapisać. I podsumowując, kupujemy zeszyty, wybieramy aktywności fizyczne, którym będziemy wierni przez najbliższy rok, zapisujemy się i działamy.
Jestem pewna, że to będzie taki najlepszy prezent, który można sobie podarować. Zwiększymy swoją samodyscyplinę, zadbamy o energię i przede wszystkim zresetujemy umysł, co w zawodzie nauczyciela jest bardzo potrzebne. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że w 2020 i wcześniej, może też na jakichś wspólnych szkoleniach. Thank you.